Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Remek i wraz dzisiaj z chłopakami spędzimy 24 godziny na bezludnej wyspie. Wyspa ta jest stosunkowo mała, wokół niej nie ma nic, a sama w sobie jest po prostu zwykłym takim placuszkiem na wodzie. Nagrywka ta będzie ciekawa, ponieważ będziemy musieli dostać się za pomocą tej łodzi na samą wyspę, na wyspie rozłożyć namiot, przygotować sobie infrastrukturę po to, żeby przeżyć noc. Ma ponoć być gigantyczna burza, czy będzie, zobaczymy. Spytać, jak pozyskamy drewno. Oczywiście z łódki i z wody będziemy korzystali, ale na ląd nie będziemy wchodzili. Taka jest dzisiaj zasada. Jest godzina 14:30 i to właśnie w tym momencie rozpoczynamy challenge. Jest ciepło, co jest zarazem pozytywem i negatywem. Pozytywnie będziemy się mogli kąpać w wodzie. Negatyw jest taki, że nas coś czuje troszeczkę przypiecze. Panie i panowie, zostawiajcie łapy w górę, jeśli takie filmy wam się podobają. Jeśli będzie 75 tysięcy łap w górę, to robimy od razu kolejne 24 godziny. A gdzie? Piszcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał. Oczywiście ten czerwony guzik ma zostać kliknięty tam poniżej, po to by kolejny film was nie ominął. Minęły. A ostatnio jest tych filmów trochę mniej niż gdy było daily, ale są to o wiele większe projekty. Więc koniecznie subskrybujcie i zostawcie łapę w górę. Panowie! Jesteście gotowi? Lecimy! A okazuje się, że łódka jest tak bardzo przeciążona, że stoi na mieliźnie. Więc my w trójkę z Glencem Markiem idziemy wodą, płyniemy. Nie, ja się na to nie pisałem. Faj! Nie wejdę! Stary, ja się na tym mule wychowałem. To jest jak taki slime, który jest pod wodą wszędzie. No to na razie. Ten przypałowiec powiedział, że jeśli do końca czerwca wbijecie 100 tysięcy subskrypcji na jego kanale, obcina się na łyso. Chciałbym to zobaczyć, więc koniecznie wbijać na pana Marka i subskrybujcie jego kanał. Ja pierdzielę, jaki gówno! Marek jest ogólnie hardkorowcem, ale w niektórych kwestiach jest miękką pusią. Nic! Ej, troszkę traci urok to, że płyniemy łódką, ją popychamy, bo... A czy już by się dało płynąć, bo już jest głęboko. Nie bierz tego, nie podnoś tego. Po czymś takim mniej więcej chodzimy, dlatego Marek tak krzyczy od pół godziny. Ale pomachaj. Nie trzeba. Pomachaj. Naprawdę nie trzeba. Oczywiście jesteśmy tu legalnie, więc wszystko na spokojnie. A wyspa, o której wiem od dzieciństwa, nadawała się idealnie na taką nagrywkę. Nie! Nie, Kuba! Nie! No i my sobie, moi drodzy, płyniemy elegancko. Oła! Ten plecak za... Dopływamy sobie elegancko do wyspy. Jakby jakiś niedźwiedź nam tam z tyłu atakuje. Siema, jeszcze robi głęboko. Ale zajebiście. Zoomujemy! Ej, tam, dziobem do tej dziury, to będzie idealne wejście. Ale tu jest żur. Tak ciepła woda. Ja już czuję, że my tu się odwodnimy i udaru dostaniemy. Chłopaki, wracajcie, bo musicie coś do sumowania przynieść. Ciebie zaraz przymusimy. To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. Wyspa jest nasza! Koniec odcinka, lecimy z powrotem. Mamy prysznicę? Woda jest swoim prysznicem. Ogólnie jeśli chodzi o jedyneczkę, czyli siusiu, to wody i spinkalać 100 metrów stąd. Z dwójeczkami jest tak, że jak byłem mały, tata powiedział: syneczku, bierzesz sobie taki pontonik, dupcia do góry i płyną statki. Mareczku, to co właśnie wchodziłeś po tym, nie? To no były statki rybiusza. Sprzed 10 lat. No. A proszę. A dziękuję. Nice. Po tej części wyspy jest fajnie, chodźmy na drugą część. O, już jesteśmy. Też jest fajnie. Remek, co robisz? Co robisz? Podziwiam widoki. Ja nie wiem, czy to jest 100 metrów. Co się śmiejesz, co? Plan jest taki, rozkładamy namiot. Od tego trzeba zacząć, nauczyliśmy się już. Tym bardziej, że nie ma co szukać miejsca. Miejsce jest bardzo proste, bo jest... stosunkowo małe. Nie ma w czym wybierać, jesteśmy na malutkiej wyspie. Więc rozkładamy namiot. Latałem szmaty! Ciepło jest! Do roboty! Czuję się krzak. Ruchy, panowie, zamykamy! Proszę mi nie pomagać. Ja mam domek. Perfectly balanced. Marek poziomica, a ja droniarz. Ja nie usłyszałem, jakbyś na coś narzekał. Ja nigdy nie narzekam, stary, o czym ty gadasz? Nie, ja się cieszę z tych nagrywek, one uczą życia. Marek, do działa! Dobra! Sorki, kochani, muszę zapierdalać. No ja widzę, że tam szumi zapierdziela po drugiej stronie, a tu co się dzieje? Rozwiązuje problemy. Jest co jeszcze z problemem? Może znowu Marek udaje, że coś robi, a... Patrz, nic tam nie robi. Szumi to jest główny technik namiotowy. Szumi, która godzina? Za 15. Piąt. Mamy 31 stopni. Na szczęście kilka chmurek się pojawiło, ale jest tak parno, że to rzeczywiście masakra. Porno i duszno. Jesteśmy spragnieni i dzisiaj wyjątkowo nie pomyśleliśmy o tym, żeby kupić wodę i jedzenie. Więc zadzwoniliśmy już po brata Glenca, który nas poratuje, więc łódką będziemy musieli wrócić na brzeg po to, żeby odebrać żarcie. Ale to dopiero później. Ja jestem ze starej szkoły, gdzie tata zawsze mówił, że co za dużo, to niezdrowo. Jak jest za dużo pracujących przy jednej
jednej rzeczy to można więcej zamieszania narobić, więc postanowiłem, że będę tym, który zadba o komary, chłopaków. W sensie... O! Grzmi. Alergia. O to nie zadbam, aptekarką nie jestem, ale mam na komary zajebisty preparat, więc zacznę od ciebie. O, dzięki. Chłopaki, samolot leci! Nie, Marek, nie małpy, nie małpy, pomoc potrzebujemy. Please help. Bartek, oni zajmują się teraz namiotem, ja stąd spadalam. Kurwa, w ogóle wiatry. Zaraz na jest! O! Zaraz na jest! Marek, żyjesz! Drugie tu latają! Nie dało ci się wysiusiać! Ja nienawidzę tego! Nie to! Marek nie lubi robaków. Unboxing namiotu! Bo złożyliśmy. Minęło 4,5 godziny. Żartowałem, nie aż tyle. Złożyliśmy. Ale... Złożyliśmy. Brawo, Remek. Dzięki. Złożyłem jak? Byście 3 godziny, 2 śledzie wbijali. No przyznaję, nie pomogłem. Nic się nie zmieniło od ostatniego razu z tego. Właśnie sobie... chciałem powiedzieć, że ten sam apartament żeś wynajął, tak, nie? Tak, ten sam wynająłem. Nie, no dobra, damy radę tak jak ostatnio, panowie. No nie ma co się... tutaj zastanawiać. Będzie parno i duszno. Tyle powiem. Dobra, trzeba do holu rzucić wszystkie rzeczy, bo ta burza może być za godzinę, dwie lub trzy, albo za pół godziny. No. Ja, Kacper, a my w Melfiol i Baltazar przynosimy wam tary w ramach... nagrywki. Nagrywki. Dobrze, powiedział. Ja śpię w rogu tam z prawej. A ja chcę koło Remka. I ja w lewo. I w ten właśnie sposób wszyscy się już podzielili miejscową, kto gdzie śpi. O, jak się wychodzi teraz na ten, już nie skwar, chłodek, to jest przyjemnie. To się w namiocie jest katastrofa. Jak się wychodzi do tego gorącu, który jest tutaj, jest lepiej. Ej, co, ej, to jest jakiś dzik. Kurde, tu jest teraz ultra gorąco. Ej, śliczny! Pokaż więcej panu, panu. O nie, trzymajcie mnie. Papier. Pokrzywy zarąbane! Kto pokrzywy w ogóle wymyślił? Szumie płynie do chaty, bo zapomnieliśmy siekierę, a siekierę potrzebujemy pozyskać drewno, a drewno pozyskamy oczywiście z lądu. A wcześniej mówiłem, że nie będziemy stopy kładli na lądzie, ale musimy, bo musimy skąd wziąć drewno, bo chcemy zrobić tu ognisko. W tym miejscu chcemy zrobić ognisko, nie za blisko namiotu, nie za daleko, to w tym miejscu zrobimy sobie potem kolację i jutro śniadanie. Tyle by było. Ciepło. Ale miło. Ej, nie sądziłem, że to będzie tak zbawienne. O, wiej mi. Oj, tak. Oj, tak. Idziemy na bagno. Nasze bagno. O, Szrek już jako pierwszy szedł? O! Nie skacz na główkę, nie wolno. Chłopaki, odbijajcie tam. A dlaczego? Bo tam sikamy. Ja tu sram. Kurde, no prawie główka była. Prawie. Prawie. Łapie. Łapie. Co zaszło? Marek! Ja myślę, że skoro jesteśmy na takiej, wiesz, wyspie malutkiej, nasz namiot i my jesteśmy jej najwyższym punktem wraz ze sprzętem, wszystkie magnetyczne fale i tak dalej, będzie oberwanie chmury i będą pioruny, to nas p***nie czy nie? Ja idę do wody, tam mogę spać. Łódeczka też będzie wygodna. Puść to! Nie, nie, tylko nie to! Zakupy przyjechały. Więc trzeba po nie podjechać i zapłacić. A daliście już suba? Like, like, like! Jak Obelik, w tą stronę! Ej, stop, stop, źle kręcisz! Ale za głupki! Schowaj żagle! Zostawiliśmy... Ej, nie! Ty głupku! Ja wieloryba na tle! Ej, to jest jak są takie filmiki w necie, gdzie foka wskakuje na łódkę. Co było tak, coś ten desyt to było? Braciszek Glęce nas poratował i przywiózł nam zakupy, o których zapomnieliśmy. Więc wyjątkowo na chwilę wychodzimy na ląd, bierzemy zakupy z Pinkalem z powrotem. Idzie burza. Kurde, ile gasta. Jasny win, zajebiście. To dla mnie. Perfekto. Tylko dla mnie. Dziękuję pięknie. Jak tam? Wygodnie? Wygodnie, chłopaki. Ale moglibyśmy trochę szybciej. Pomagowaniem, stary. Ja wiosłuję, oni pchają, będziemy w 30 sekund. No i szumi z przodu. Tylko jeszcze w tą dobrą stronę Szymon, musimy. Blokujesz, foko. Przestań, łódkę się kipie. Przestań hamować mi łódkę. Siedzi i trzyma się jak ta syrena na dziobie, nie? Tylko, że to jest żywa, ciężka syrena. A oni są... Fajnie, chłopaki, fajnie. Ja pamiętam, jak był taki malutki, a teraz sam nosi zakupy. Chodź, o la la, dojdzie sam. No.
stoję. Idziemy po drewno. Zaczyna już coraz częściej grzmieć, coraz bliżej jest ta burza. Zobacz, na moją stópkę, i robi się już. Jeżeli myślicie, że te warunki są naprawdę sprzyjające, zobaczcie na moją stópkę. No jest całkiem brudno, ale idziemy po drewno, bo zaczyna coraz częściej grzmieć i obawiamy się, że nie zdążymy zrobić ogniska i kiełbasy. Idziemy! Mamy go! Na dziewiątej! A, ten leniu. Znam ten staw i wiem, że jak się w nim biegnie, to w końcu, prędzej czy później, jest w końcu taka sytuacja, kiedy wdepniesz w tak ostry pień, że masz dość swojego życia. Dlatego wolę nie biegać. Ale zawsze ma wymówki, nie? Jakakolwiek aktywność fizyczna, Remek ma wymówkę. Jasne. Prawie, że do kolana jest muł, który wchodzi, on jest taki puffy. Tak wchodzi wam. Fluffy puffy. No. Taka chmurka. Można na główkę skakać, jak dobrze skoczysz, to się wbijesz tak. Tutaj to jest po kolana. Naprawdę, no, ciężko jest to opisać, bo kamera tego oczywiście się nie czuję, nie? Ale... Ale tego jest taka wysokość, nie? To jest takie miękkie. Planowałem was wziąć na skoki jutro. Narciarskie? Skoki do wody. Zrobimy sobie po jednym skoku i lecimy po drewno. Mareczku, idziesz? Ja dziękuję, wiesz. Ja mam taki challenge w tym 24H, że dzisiaj sobie niczego nie zrobię. Dobra. Przychodzicie do mojej wioski i co chcecie, złota? Piszcie w komentarzach, czy Remek przetrwa ten 24H, czy jednak nie. Ale zajebiście! Dobrze! Ej, mega dobre, chcę jeszcze raz! Ale to dopiero jutro. Teraz idziemy po drewno, bo nie zdążymy zjeść ciepłego posiłku. O, śmierdzi! Jak tu? Ej, czekaj, czy to... Ufno. Czy to zapach nowego kanału Glęca? Ja pierd... Glęcu założył kanał, chyba już to pierdzieli. Wbijajcie do niego, nagraliśmy tam fajny wspólny film, gdzie testowaliśmy drogie versus tanie versus średnie. I o dziwo, może, albo nie o dziwo, może się ktoś tego spodziewał, zazwyczaj najtańsze dla nas było najsmaczniejsze, bo nie działała podświadomość marki. Ciekawe w ogóle doświadczenie. Zobaczcie sobie film, link w opisie, gdzieś tam w karcie się pojawi, koniecznie wbijajcie, kanał Glęcu. Tutaj rzuć, no. Dobra, to może. Boję się. Do rowów po krzywy wpadła. Czuję się jak tacy prehistoryczni ludzie, w sensie, no wiadomo. Jest takie, ała. Palec mam przecięty i teraz sobie wbiłem w przecięcie suchą, ostrą badylę. Przez ty gubku. Ten las i te drzewa są nasze. Nieprawda, to są twoje rodziny tak naprawdę. Miało być jak, wiecie, jak w bajce, nie? 25 już jest, ja pierdykam. Tyle czasu przewaliliśmy na wyspie, że to jest hit. Bo zawsze tak trochę trzeba te nagrywki traktować. Trochę trzeba przydupić ten czas, bo co potem robić? Mamy... Ej, ty klapki wziąłeś! O, to ty będziesz zwiadowcą. Nie! A, ale to gryzie! Serio, to jest taki strzał jak igła, nie? Dobra. To są końskie muchy. To są końskie muchy. Sławne, chodzą tutaj. Ej, ruszajcie się! Ja tam nie idę. No co nie idę? O. Ja pilnuję łódki, bo jak zacznie odpływać... Co ty pitolisz? Pomóż nam! Raczej ty nią odpłyniesz. A! Oh fuck! Ale gówno! A! Ale gryzą! Shui, pomóż nam! Ja pomagam, obserwuję. Weź to. O, no, tu złapię. Jak dostaję drewno. Chciałbym. Jestem Posejdon! Dobra, Posejdon, łap kolejne. Damy radę. Ja to walę, ja idę w to bagno, w to gówno wejdę sobie. Stań tam. Stanę tu. Fajnie. Bądź! Zobaczcie, kąpiel błotna zaliczona. Zapraszamy, 24 godziny u nas, tylko na tym kanale. Szumi, łam to tam, bo nie zmieści się do łódki. Tak mnie atakują szmaciska! A! Był klapek i patrzcie, nie ma go. Oba klapki mu zostały pół metra pod ziemią. Godnie walczyły. Godnie walczyły. Nie bierzesz ich? W innym wymiarze, one są już w kinach. Pogotel. Stary, od czego były gry survivalowe? Dobra, na wyspę, wikingowie! Komara miałem na twarzy chyba. Coś mi siedziało pod okiem. Dobrze, Glęcu! Zajebiście! Dzięki! Zajebiście. Od momentu, kiedy wypsikaliśmy się antykomarowymi, mógł, powiem szczerze, nie zapłacili mi, a mogliby zapłacić, bo powiem wam szczerze, jest to jeden z takich produktów pod tytułem serce oddaję, nie? Najlepszy. Nic mnie nie gryzie. Już mam wyrąbane. Nie! Gryzę. To właśnie masz tu na ryju teraz. To nie jest soczek ta muga, nie? Łow mordę. Jak ktoś otworzy sypialnię, ma w popysku dostaje. Sąsiedzi przyjechali, śpi na zewnątrz. There is shit, bro! Panie i panowie, patrzcie, jaką Szumi ma słabą bluzę. Ponieważ to nasza jest najlepsza.
Co ty iconsy, za szmaty panie... nosisz? A Marek się wczuł w rolę. Panie, panowie, iconsy, czyli letnie bluzy. Takie, które nie są za gorące, ale też przyjemne są na chwilę obecną. Jest ile? 28 stopni, jest pięknie. I panie, panowie, summer sale dla was przygotowany. Czyli dzisiaj minus 20%, panie i panowie. Jutro już tylko minus 15%, więc się śpieszcie. Pojutrze wiesz ile? Nie wiem. Minus 10 w sobotę. A w niedzielę już tylko minus 5. Więc kiedy musicie kupić? Prosta logika. Dzisiaj. Więc panie i panowie, wbijajcie na thunderwear.pl bądź sklep.rezigiusz.pl. Kupujcie. Kupujcie koszulki Reziego. O, kupujcie koszulki Reziego, ale czasy się kupujcie koszulki Reziego. Kto zna to hasło, niech pisze w komentarzu, kiedy zasubskrybował kanał. Dobra, organizacja. Panie i panowie, Glencu, ty jesteś odpowiedzialny za jedzenie. Przygotuj proszę kiełbasy i popłyń po swoje buty, które chciałeś wziąć. Ale. Nie potrzebuję tych butów, już mam napuczki. Nie mamy patyków na kiełbasy. A z tych się nic nie nada raczej. Dobra, ja popłynę z nim, żeby było łatwiej. Tam przy grillu były te, takie metalowe patyki, na których się można sobie nabić kiełbaskę. Ale tak, chłopaki, to wy nie dopłyniecie. Niestety. Poniesie nas moc miłości. No chyba nie muszę nic mówić, no. Ja tam będę gadał. Ostatnio się ktoś zastanawiał, o co chodzi w filmiku, gdzie rozwalaliśmy kostki lodu. To na sam koniec filmu Marek i Glencu polecieli dosyć grubo. Ale wydaje mi się, że nie musimy tu już niczego kryć. Nie! To były żarty! Survival! Jest nad nami takie tornado małych muszek, jest ich mnóstwo. No to nie da się opisać. Pierwszy raz takie zjawisko na oczy żywe widzę. Od momentu, kiedy jest nasz namiot, z 10 metrów takie pionowe... Na środku namiotu i takie pionowe tornado much. Ale bierzemy trochę tej suchej trawy. Suchej i niestety też nie suchej. A to się będzie paliło. I mam nadzieję, że się nam łapnie to ognisko. Jak tam? Ogień już jest! Za chwilę będzie żar, robimy kiełdy. Dobra, byczki, mamy to. Troszkę te iskry lecą w kierunku namiotu, ale mam nadzieję, że nie skończy się to źle. Jest to kontrolowany fire, spokojnie, mamy dużo wody, którą możemy ugaszać. Jest godzina, która jest godzina? 22 już? Tak. Ale dokładniej. Za 5. Za 5:10. Przeżyliśmy te wszystkie gorące momenty, przeżyliśmy ryzyko burzy. Finalnie póki co nie zapowiada się, żeby miało walić gradem. Tak czy siak, na szczęście nie rąbnęło nic i jesteśmy susi. Siedzimy i jesteśmy na koncercie. Koncert Żabson i jego kuzyni. Cisną grubo, uwierzcie mi. Nie wiem, czy zaśniemy. Zobaczymy. Która jest godzina? 22:35. Skończy się drewno, zjemy do końca i idziemy spać. A propos jedzenia, moi drodzy, a propos tego, że się gorzej troszeczkę zorganizowaliśmy. Ja wiem, że to jest obleśne, ale wolę być najedzony i obleśny, niż nie najedzony. Co zrobisz później z tymi palcami? Te paluchy. Poka. Wiesz co z nimi? Przestań! Zawsze przyjdzie Glenn, coś odwali. Spierdzielaj! Daj paluła! Nie. Straszni są. Okropnie. Nie mów tak. No dobra, kocham was. Ale nie oblizujcie mi paluchów z almetkę. Paluszka. Nie dam ci paluszka. Panie i panowie, jesteśmy już w namiocie i zapalę tylko na ćwierć sekundy, bo nam tu milion, ale to milion robasta przyleci. Bo śpimy z otwartym wszystkim, bo jest mega gorąco. Nie! Musiałem, przepraszam. Ale słodko to wyglądało, także tam jest Glencu w przeciągu, tu jest Szumi, jest Mareczek, tam jest Bartuś i tak sobie śpimy, a tam jest otwarte i trzeba żaby. Tak czy siak, jest północ. Pierwszy raz na 24 godzinach idziemy tak szybko spać, no ale jesteśmy tacy trochę zmieleni przez ten gorąc i przez te atrakcje wodne, tak mi się wydaje, że nas to wyciągnęło. Także idziemy spać, widzimy się rano. Dobrej nocy! Dobranoc! Jest gdzieś koło 4:20, nie ma łódki i ktoś przed chwilą odjeżdżał. Już mnie kurde komar ugryzł, nie? A chwilę tylko jestem na zewnątrz. Powiem szczerze, o, patrzcie na to, wow, to wymyślił tę technologię. To jadę teraz odnieść samochód, bo tatuś potrzebuje, a potem, by wykorzystać drugi samochód, muszę zawieźć siostrzyczkę do szkoły na godzinę 8. Panowie jeszcze do tej pory na bank będą spali. Dzień dobry, 5:40 rano. Marek o 4:00 pojechał stąd? Po co? Dom, słodki dom. If
you like pina colada. Siemano, byczki. Staram się dodzwonić do tych mośków, ale cały czas nie odbierają, więc prawdopodobnie jeszcze śpią. Jest godzina 8:21. Zakupki zrobione, więc lecimy do chłopaków nakarmić ich brzuszki. O kurde, coś czuję, że będzie walić ostro deszczem. Zobaczcie, jakie chmury. Masakra. Nie wiem, jak długo tam jeszcze wytrzymamy. To miało być 24 godziny na wyspie. No niestety z przyczyn nie ode mnie zależnych musiałem opuścić na chwilę wyspę, ale sorki, guys, sorki. Już zapierdzielam. Dobry, siemanko, dzień dobry. Burza nie walnęła w nocy, ale burza walnie zaraz. Jest 9 rano, wstajemy i wita nas niefajna pogoda. Och, zimno! Alarm! A wiecie co? Nie mamy łódki, bo Marek zabrał. O nie! Jakby coś się stało, to utknęliśmy na wyspie. A gdzie jest łódka? Tam jest! Nie! Ja. Nie, on jej nie zacumował! Trzeba będzie zadzwonić do Marka i przygotować go na to, że jak przyjedzie, to nie czeka na niego łódka w porcie, tylko łódka sobie popłynęła gdzieś dalej, więc Marek będzie musiał jakoś to ogarnąć. Siema. Siema. Gdzie jesteś? W lesie. Mam dla ciebie złą wiadomość, Marek. Nie zacumowałeś łódki. A, wypłynęła daleko? No. No, musiał wejść do wody. No tak, trudno. Widzimy się na miejscu. Yo. Była tu. Tu była. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? O, tu ją wywiało. Jezus, i znowu trzeba będzie wchodzić do wody. Ja mnie tam tak nie chcę. A kąpielówki zostawiłem na wyspie. Ja pierdzielę. Chyba nie poradzić sobie, może trzeba mu pomóc. A widziałeś tego kosmitę w nocy? No. Widziałeś tego kosmitę? Myślałem, że za mną jest jakiś. No blisko. Tu jest. Aha. Ja nie mogę. Tatuaż, mordo, nie pamiętam, co wytatuowałeś. Kupiec Hazarajk. Aleczku, pokaż mi swoje towary. Nie masz wystarczającej ilości złota. Poranna toaleczka. Zastanawiałem się, jak to jest, że na tej wyspie są mrówki. I rozkminiłem to. Po prostu na drewnie, a raczej w drewnie jakimś próchniałym starym, ktoś, kto tutaj to drewno przyniósł, my też, przyniósł te mrówki. Zaczy napadać! Nieprzyjemnie, no. Nabiłem na ogień ser posmarowany serkiem, szynki nawalone i serek. Jestem ciekaw, czy to nie spadnie. W lecie zazwyczaj jest przyjemny deszcz, a ten jest taki nieprzyjemny, zimny. O, Marek zrobił inny sposób, czyli połączył dwie kanapki, dobrze. To jest klapsznyto tak zwano. Klapsznyta? Ja. Jeszcze babcia robiła klapsznyta. Pada deszcz, czuć dosyć duże zmęczenie po wczoraj. Gadamy o tym, jak bardzo fajnie się spało, jak bardzo plecy mamy do wymiany. Ale temperatura była super. La la la, a la la la. Marunio? Gdzie płyniesz? Jak najdalej od was! Jezu, wasz frajerzy! Marunie, nie w tę stronę! Zobacz! O Jezus! Głup jest! Co ty rzuciłeś? Ej, weźcie piłkę, bo wpadł do ogniska! Serio? No, wpadł do ogniska, ale... działa! Wyłazić gnoje! Wchodzimy zaraz do wody, ale postanowiliśmy już co nieco zrobić kursów z rzeczami, bo boimy się, że zaraz będzie ulewa, potem będzie problem się zebrać. Więc Marek, przewoźnik za 5 sztuk złota, wozi nasze graty. Skaczemy do wody z liny, czemu by nie? Ale to jest zajebiste, idę jeszcze raz. To nie skaczesz, to spróbuj! Zmontujecie to, patrzcie, chodź, patrzcie. Pójdziemy... Proszę o dobry montaż. Wow! Wow! Zwijamy. Jest 16:30, składamy namiot, ogarniamy się i zwijamy. Panie i panowie, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę. Trochę jesteśmy zmieleni po całej tej dobie na wyspie. I choć było pięknie, to żeby było jeszcze piękniej, zostawiajcie subskrypcję i wbijajcie na kanał Szumiego. U Szumiego będzie backstage dzisiejszego dnia, w ciągu dalszego, bo na kolejne nagrywki jedziemy i kilku innych jeszcze ciekawych rzeczy. Więc koniecznie wbijajcie do Szumciaka, subskrybujcie kanał. Linki do nas wszystkich w opisie. Trzymajcie się, cześć. W górę!